Być może, abstrahując od tego, co się stało i w którym momencie tego wszystkiego jesteśmy, że będziemy mogli zaistnieć z naszym protestem w pozytywny sposób dla nas. Czyli, że gdzieś ktoś to usłyszy, bo takie decyzje można jeszcze cofnąć. Ja nawet nie wierzę, jeśli minęły terminy, jeśli ktoś coś tam nie w tym momencie zareagował i tak dalej, to ja wierzę w to, że dobro mieszkańców, czyli nas, a więc tych, którzy pierwsi powinni się wypowiedzieć na ten temat, a to zostało zaniedbane, to że po prostu to ma sens, to spotkanie. I dlatego ja jeszcze raz dziękuję. Witam. Mam nadzieję, że tu się wypowiedzą osoby, które mają też wiedzę jakąś co do przebiegu dokumentów w tej sprawie i tak dalej, że Państwo będziecie chcieli zabrać jakiś głos, że to usłyszą nasi, nie wiem, sąsiedzi, znajomi ze Świdnicy i z Polski. No i może ten nasz protest będzie na tyle mocny i na tyle będziemy zdeterminowani przy pomocy też, bo tak jak tutaj deklarują się władze gminy, żeby w tym nas wspierać, że osiągniemy rezultat taki, jaki chcemy.